Czasem można odnieść wrażenie, że Wielki Post to coś w rodzaju zawodów, do których stajemy, przez to, że mnożymy różnego rodzaju postanowienia wielkopostne, a potem kurczowo się ich trzymamy w nadziei, że na koniec dnia sprawią one, że staniemy się lepszymi ludźmi. W Wielkim Poście na pewno nie chodzi o żaden rodzaj zawodów ani ścigania się z kimkolwiek na jakiekolwiek postanowienie. Co więcej, tak naprawdę wszystko, co się tutaj dokona, jeśli się dokona coś dobrego, stanie się za sprawą łaski Bożej. Nasz udział jest niezbędny i jak najbardziej potrzebny, ale łaska Boża to jest słowo klucz. W dzisiejszym drugim czytaniu z drugiego listu do Koryntian święty Paweł mówi, żebyśmy nie przyjmowali nadaremno, na próżno łaski Bożej. Żebyśmy nie łudzili się, otrzymujemy łaskę, a my nic z nią nie robimy. No to nie jest po to, żeby to zmarnować. Dlatego mówi Paweł, na próżno łaski Bożej nie przyjmujcie. To tak jakby chciał na początku postu nam powiedzieć, słuchajcie, łaski będzie sporo, czyli tej nadzwyczajnej, duchowej, darmowej pomocy, dzięki której możecie się podźwignąć z waszych słabości. Ale no, jeżeli chcecie tylko tak dla oka przyjąć te zasoby, to dajcie sobie spokój. Jak wspomniałem, pewnego rodzaju wysiłek jest konieczny. Jezus mówi dzisiaj bardzo precyzyjnie, co to może być. Modlitwa, post, jałmużna. Ale to nie wyczerpuje całego zbioru różnego rodzaju praktyk, ćwiczeń duchowych, które można sobie zaserwować w tym czasie. Oczywiście te są tradycyjnie najważniejsze w całym pakiecie tych duchowych dóbr, które mamy do dyspozycji już teraz, w tym momencie. No właśnie, gdy chodzi o moment, to prorok Joel oczywiście mówi tam różne rzeczy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, Bóg jego przez jego usta. Mówi Bóg o tym, żebyśmy się nawracali do Niego najpierw sercem całym. Serce to jest miejsce, w którym no właściwie zdeponowane są wszystkie nasze myśli, emocje i tak dalej. Krótko mówiąc, jest to pewnego rodzaju skrót myślowy, który ma doprowadzić słuchaczy do tego, żeby zrozumieli, że chodzi o relacje. Nie chodzi o to, jakie postanowienia poweźmiesz, jak bardzo się zmęczysz, tylko jak bardzo przejmiesz się tym, żeby serce, troszeczkę jego kurs skorygować, sposób myślenia, życia, działania, żeby skorygować trochę ten kurs, żeby pomogło to, no właśnie, w relacji z Bogiem i z tymi ludźmi, którzy są dookoła. I tutaj mówi też Joel taką ciekawą rzecz, pokazuje przykłady ludzi, którzy mają nagle się zająć postem. Mówi nawet o małżonkach, którzy to najmniej spodziewany moment, prawda? Małżonkowie mają opuścić swoją komnatę weselną i nagle pościć i tak dalej, i tak dalej. No, mieliby prawo powiedzieć, no sorry, ale mamy teraz inne zajęcia. I to jest właśnie coś, przed czym wydaje mi się, tak jakoś pośrednio przestrzega Joel. Niech nikt nie narzeka, że po prostu do czas, nie właśnie, co już, środa popielcowa, ja nie mam czasu, zarobiony jestem, rodzina, praca i tak dalej, no nie mam czasu, żeby się zaangażować. Nie ma lepszego czasu. Tu i teraz to jest ten najlepszy dany ci czas. Nie wiesz, czy do jutra dożyjesz, umówmy się. Pan Jezus przestrzega też przed kolejną pułapką, w którą można wpaść, właśnie mając jak najbardziej dobrą wolę. Mówi Pan Jezus, ten cały post, który podejmiecie, niech będzie wolny od udawania. Żebyście po prostu nie robili czegoś tak dla oka, jak kiedyś piwo bezalkoholowe reklamowano, żebyście nie robili czegoś dla oka, tylko żebyście po prostu naprawdę tak myśleli, żebyście byli tam całym sercem zaangażowani. I jeszcze raz powtórzę, chodzi o relacje, nie o to, ile postanowień uda nam się dochować. Te wszystkie ćwiczenia duchowe mają pomóc, wspomóc ten proces absorbowania, przyjmowania łaski, która pracuje w nas. Dzięki temu Bóg jakby na naszym sercu prowadzi operację na otwartym sercu, w tym sensie, że pomaga nam je pozbierać razem, żeby było pełne, całościowe, żebyśmy mieli serce niepodzielone i w ten sposób mogli budować jeszcze lepsze relacje z Bogiem i z innymi ludźmi. Kochani, na początku Wielkiego Postu życzę wam dużo radości. Dokładnie o tym mówią czytania. Nie bądź posępny, nie bądź smutny. Ty się masz cieszyć, że masz taką szansę. Jest łaska, czas łaski. 40-dniowy post. Masz się cieszyć, że po prostu kolejna szansa na sukces zaistniała w twoim życiu. Niech więc ten Wielki Post będzie owocny
właśnie w pogłębianie relacji, przy użyciu środków, jakie przyjdą Wam do głowy. Czy to jest post, jałmużna, czy to jest modlitwa, czy to są inne jakieś na niwie różnych zaangażowań podjęte kroki. Niech to wszystko sprzyja pogłębianiu relacji z naszym Panem i z ludźmi, którzy są dookoła nas. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.